Cześć, witajcie na kanale Rizer w kolejnym odcinku gry Ancestors Humankind Odyssey. Wróciłem do mojej pierwszej bazy z poprzedniej wyprawy i chciałem przenieść tam cały klan, ale nie dzisiaj. Dzisiaj postanowiłem, że zrobimy rewanż. Pamiętacie na początku serii, na tym krótkim filmie, gołąb, ten wielki gołąb, co tu lata. Gołąb był z Giganitus, Giganoto Gołębius. Zabił nam jedną małpę, więc stwierdziłem, że dzisiaj się zemścimy. A przy okazji powiem wam, że znalazłem emerald. Słuchajcie, nie wiem do czego jeszcze służy. Widziałem, że tutaj są różne kamienie szlachetne. Gdzieś tam jest też szmaragd w tamtej bazie, w tej nowej, do której będę szedł. Dlatego no jestem trochę zdziwiony, ale mamy tutaj coś takiego. Ciekawy jestem, do czego będzie faktycznie służyło. Może to będą jakieś insygnia władzy, nie wiadomo. Ale zapraszam was na dzisiejszy odcinek, którym będziemy toczyć. Mam nadzieję, że uda się toczyć i mam nadzieję, że uda się pokonać przede wszystkim tego gołębia. Pójdziemy chyba tą babeczką. Ona ma już takie osiągnięcia, jeżeli chodzi o walkę, że się nadaje. Zobaczymy, czy nam się uda. Ja natomiast muszę zrobić sobie dzidę tego gołębia. Ubijemy, słuchajcie. I może uda mi się zwrebować jeszcze jakieś małpy, bo tam widziałem na górze. A czekajcie, bo ja mam coś innego. Aj, już teraz to chyba nie mogę. Widziałem, że tam na górze są małpy, które są w histerii pędzone, więc będziemy mogli wtedy jakoś im może nauczyć. Albo czekajcie, jeszcze zrobię tak. Wywal to. No zobaczcie, że ja tutaj mam możliwość kliknięcia tak, żeby wszystkie małpy mnie naśladowały, więc lecimy z tym. Robimy tak. Uwaga, małpy. Patrzcie. Uwaga, pokazuję wam, jak się robi dzidę. Czy wy mnie patrzycie na mnie? Musimy zmienić rękę. Musimy na razie wyrzucić. Bierzemy spacja. Przerabiamy patyk. Zróbcie to. Zróbcie to, małpy. Pokażcie, jak to się robi. Bierzemy... Nie to. Weźmy kamień. I teraz patrzcie, małpy, jak się ostrzy. Poproszę was wszystkie małpy o naśladowanie. Coś nie naśladują mnie za specjalnie. Może dlatego, że one już mają te dzidy w rękach. Są przygotowane do wyprawy naszej. Ta małpa się strasznie męczy od robienia tej dzidy. Ja nie wiem, czy ona się nadaje do gołębia w ogóle, bo ona już może być też starowinka trochę. Wujka dzieci, wiecie jak to jest. Dobra, dzida jest zrobiona, wywalamy kamyk. O, spoko, dobra, ona nie jest aż taka zmęczona. No i idziemy na górę, tam gdzieś jest gniazdo, zaraz użyjemy zmysłu, to może znajdziemy. Tam chyba, o, tam jest zabita małpa. Wydaje mi się, że to jest ta małpa, która była na samym właśnie początku odcinka, ale nie jestem pewien. Słychać tego gołębia gdzieś. On właśnie atakuje z nienacka, trzeba się wsłuchiwać w niego i wtedy może jakoś będę w stanie szybciej zareagować, ale nie wiem, jak to jest. Wyrzucimy kamień, nie jest potrzebny. I zobaczymy. Pójdę do jej gniazda, tam są chyba jakieś jajka, nie wiem, co z tymi jajkami oprócz jedzenia można zrobić, ale może coś się da. Chyba będę musiał tutaj jakoś przeskoczyć. O, dobra, trzymaj się, bo muszę wejść chyba na te drzewo. Skacz, małpiszon, skacz. Dobra. Gołębia nie ma. Weźmiemy to, się tym wysmaruje. Elegancko, kąpiel kokosem, czy co to tam jest. To było chyba od krwawienia, nie? Skakujemy. No ale z tym... O, czekajcie, było jakieś zagrożenie? Nie, chyba zagrożenia nie było. Ale zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy ja mogę go dojrzeć, bo możliwe, że on atakuje tak z nienacka. To jest nasz największy przeciwnik w tej dżungli. Trzeba się gościa bać normalnie. Tu są, zobaczcie już, jakie zwłoki tej małpy. No nie najlepiej to wygląda. Ja jeszcze chyba nie byłem tutaj w tym gnieździe. Nie przypominam sobie, żebym był. Dobra, wskakujemy. Złap.
Zbadamy jajo. I ten gołąb normalnie nie reaguje, nie ma go. Odkrycie nowego jedzenia, mamy jajo kuglarza. No ten gołąb się kuglarz nazywa. Nie wiem, czy zjeść te jajo, słuchajcie. Bo jak się zatruje, to może być lipa. A na razie je tutaj zostawię i chcę zobaczyć, czy mogę kości podnieść. Przeanalizuj. Słyszycie? O kurde, unik dobrze zrobiony, ale nie byłem w stanie go zaatakować. Kuglarz cholernik jeden. O-o. Nie wiem, jak ten małpiszon to przeżył, ale się nie udało złapać. Wracamy na górę, bo nie wyszło. Idziemy na górę jeszcze raz. Nie wiem, to czasami te małpy przeżyją takie skoki, a czasami z dużo mniejszej odległości jest dętka. Dobrze idę? Dobra, tak, chyba dobrze. Kurde, ciężko jest ubić go, bo... no ciężko się odwrócić w jego stronę akurat, nie? Jak on nas atakuje, chyba że będę w gnieździe, bo musimy zrobić po prostu... No nawet nie fikołek w zasadzie, ale się obrócić, tak stać w jego stronę. Muszę być odwróconym, żebym mógł go zaatakować. Dobra, gdzie ty tu jesteś? Może słuch mi coś pomoże? On chyba tak atakuje właśnie, że nie ma ostrzeżenia. Może jak więcej w ewolucję się pójdzie? Dobra, skaczemy. Jeszcze raz, jajo ci tu będę oglądał, gościu. Oglądamy jaja kuglarza. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ale nie wiem, czy mogę zjeść? Na pewno, wiecie, tutaj jest tak, że jak poznajemy jedzenie, jeżeli musimy je zjeść kilka razy, wtedy... nasz organizm się nauczy, jak to wszystko jeść. Wszystkie jaja jemy. Wszystkie trzeba zbadać, czy są dobre do jedzenia, ale mamy zatrucie. Wiecie, musimy uodpornić nasz organizm po prostu. On nie wie, czy on to może jeść. Dobra, ważne, że kuglarz... Ważne, że pozbawimy kuglarza. Jego dzieciorów. Ciekawe, czy z tym jajem coś więcej można zrobić ogólnie, ale pewnie nie. Dobra, to ja teraz... Dobra. Uniknąłem. Próbowałem zaatakować. Powiem wam, że próbowałem zaatakować, ale nie zaatakował. Nie wiem czemu. Zrobił unik tylko. Może niechcący nacisnąłem więcej przycisków. Dobra, ja teraz... Gdzie jest baza? Muszę się wody napić, bo te zatrucie też tak pewnie... Jak jestem struty, to pewnie gorzej ta postać moja reaguje. Dobra. Wyleczyłem się. Jeszcze wziąłem też tak jakby odporność na kosteczki moje, żeby były wytrzymalsze, jeżeli bym spadł niechcący. Czekajcie, jak ja mam tam wejść? Tędy. No i próbujemy znowu, no. Ciężko będzie go zaatakować, bo on zawsze na plecy wjeżdża. No, jak wjeżdża na plecy, to ciężko się jest ustawić. No i te skoki niestety, które mogą się okazać dla mnie, no, bardzo śmiertelne. Mogą być, niestety, ale czasami zbyt ciężkie. O, jest moja dzida. No właśnie, bo czasami dzida się wypuszcza. Gdzieś leci. Uwaga! Jest! Mamy go! Mamy go! Wbitą ma dzidę. Mam drugą od razu. Tylko pytanie, czy on tu znowu przyleci? Kurczę, nie mogę użyć... O, jest. Inteligencja, słuchajcie. Au, man, straszna lipa. O, mamy małpę zgubioną. Trzeba będzie ją sprowadzić na chawirkę. Na haciendę. Tam są moje małpy. Tak jest. A gdzie ten kuglarz? O, dzidę ma wbitą, ale słuchajcie, co to może dla mnie oznaczać? Czy on tu wróci? Czy on, wiecie, nie wiem, może gdzieś spadł? Co ta małpa robi? Psy łazi po prostu?
Kurde, no nie wiem co dalej z tym gołębiem. Ciekaw jestem, czy on mnie po prostu znowu tu zaatakuje, czy ja go jakoś muszę gonić. No wiecie, tu nie ma jak namierzyć takiej opcji, nie? Gdzie ta małpa? To... Czekajcie, tam jest jakaś małpa. Tu są jakieś dwie małpy. Co to są za małpy w ogóle? Jakieś małe małpy? Co tu robią małe małpki? O co chodzi w ogóle, ty? Kurde, małe małpki. Czy ja... Oj, nie wiem, czy ja ich jakoś przypadkiem nie zawołałem. Tak, to są małpy z tego. Dobra, to ja wracam z nimi. Są małpy ze stada. Przywołałem je niechcąc. Dobra, kolejna próba. To były moje małpy, chyba wszystkie nawet. Czekajcie, tam też. To chyba były wszystkie moje małpy, tylko ja niechcąc je jakoś musiałem tu przywołać, bo nawet te małe były, a małe chyba tak dziko nie występują. Chyba tylko mogą być w stadzie tak jakby. Ale słuchaj, nawet nie słychać tego gołębia, kurczę. Albo nie zwróciłem uwagi, ale wydaje mi się, że gołąb pizde, tam jest jeszcze mały małpiszonek, trzeba będzie pójść po niego, on tam widocznie został wcześniej. Nie mogę, dobra, jest. Gdzie jest ta mała małpka? Dobra, jest, bo tu możemy dwie małpy nosić jednocześnie. Nie wiem, czemu ona idzie za mną. Weź na barana. O nie, i trzecia jeszcze jest. Mała małpka. A gołębia nie ma. Trudno, no. Trzeba coś będzie wymyśleć zaraz. Kolejny dzień, kolejne polowanko, ale nie wiem, czy się uda. Bo wcześniej co jakiś czas było słychać taki jego jakby odgłos. No a teraz już właśnie jakby nie słyszę, więc ja mu wbiłem tą dzidę. O, nie, nie, czekajcie. Jest gdzieś. Ciekawe, czy będzie z dzidą. Jest z dzidą. Zabiłem go, nie wiem jak jeszcze. Okej. Chyba na dół go zrzuciłem. Nice. Myślicie, że on jest gdzieś tam na samym dole? Jest na dole, dobra, jest. Zapamiętamy to, idziemy tam na dół. O, dobra, uff. Schodzimy na dół. Muszę zrobić... spróbuję wziąć teraz dwa kamienie i zrobić nóż i zebrać z niego w jakiś tam sposób mięcho, bo jeszcze tego wcześniej nie robiłem. Ale w ogóle faza, bo no, że się udało tego ptaszora zabić, to dużo roboty w sumie jest. Bo jeżeli nie wyjdzie za pierwszym razem, tak naprawdę to jeszcze nawet więcej... może trzeba i czasu czasami na to poświęcić ze względu na... No taki duży nie jest jednak. Myślałem, że on jest większy, jak wcześniej tak wyglądało. Za pierwszym razem jak wyjdzie, to wtedy może i nie jest tak źle, ale jak więcej razy, to trochę lipa. Czekajcie, jakiś kamień. Tam mamy jeden, tu mamy drugi. Żebym tego... O, tu są dwa. Żebym tego gołębia nie zgubił, ale nie wiem, czy jestem w stanie zrobić z dwóch takich samych kamieni. Spróbujmy. Na razie jakoś idzie. Nie wiem, czy ja mam kamień, czy co ja tam mam. Czy to bazalt, czy to granit. Obsydian tylko wygląda tak dużo inaczej. Okej. Mamy ścierak. Ścierak jeszcze nie wiem, do czego służy. Znaczy, domyślam się tylko. O, i zobaczcie, i nie działa, nie? Bo nie ma tego dźwięku. A gdybym zamienił ręce teraz? No, to robię coś takiego, więc... Coś tu jest nie tak. Musimy zobaczyć, co to są za kamienie. Nie było tam pokazane. Spróbuję wziąć bazalt. Bazalt też tak nie występuje za często ogólnie. Trzeba go będzie chyba poszukać. Dobra, to ja robię poszukiwanko. Dobra, mamy bazalt. Bazaltem obijam o granit.
i zobaczymy, co wyjdzie. Jeszcze później bazalt, obsydian może. Wydaje mi się, że takie ostrze to powinno z obsydianu się łatwo robić, ale nie wiem, jak to jest, że... O, już dalej nie idzie. Bo nie ma dźwięku. Jak nie ma tego dźwięku, znaczy, że jest lipa. Dobra, czyli zamieniamy ręce, bierzemy bazalt, o, bazalt. Raz. A jak nie wyjdzie, to najwyżej zaraz coś sam pokombinuję, żeby zobaczyć po prostu, jak to będzie działać. Coś mamy. Uderzenie. Bazalt może zostać użyty do przerobienia bazaltu. Ale co ja mam w ręku? Musimy... Aha, dobra, bo ja to muszę sprawdzić. Słuchajcie, ale to jest chyba jednak nożyk. A dziwne, bo mi nie wychodziło wcześniej. Nowe narzędzie, odłamek bazaltu. Może służyć jako nóż, a gdybym jeszcze... Już nie ma tego kolejnego dźwięku. Dobra, idziemy w takim razie. Wezmę te dwa kamienie ze sobą. Gdzie jest ten gołąb? Chyba tutaj będzie, przy tym grubym drzewie na dole. Na razie go nie widzę. Jest tam, dobra, jest. Kurczę, normalnie już jak prawdziwa małpa schodzę. Kurczę, skok, skok, cyk. Dobra, odkładamy, co ja mam... Która ręka? To odkładamy i bierzemy nożyk. Zmień rękę. Rozkrój. Jest rozkrój. Nie wiem, czy wyjdzie. Teraz już tak uderzałem, ale kamieniem to nic się nie wydarzyło. Od zwłok można odkryć kawałek mięsa. Nice. A ja mam to mięso? Mam kość. Patrzcie, co ja mam. I z tą kością... O kurczę, to wiecie co? To chyba może służyć jako maczuga, mi się wydaje. Nowe narzędzie, twarda kość, nice. No, ciekawe, co jeszcze można zrobić, co to jest? To jest chyba mięso. Na te mięso też trzeba się uodpornić. Kurczę, tylko lipa, bo ja to robię wszystko bez dzieciorów i expa nie ma z tego. Dobra, jestem z powrotem. Weźmy te kawałki mięsa. I zobaczmy, no wiadomo, że on się zatruje, nie? Ale no musimy ten organizm jakby nauczyć. Jestem ciekaw, czy kiedyś tutaj za kilka milionów lat będę mógł ognisko zrobić, jakiś ogień gdzieś wynaleźć, okrzesać, żeby sobie upiec jakiś kawałek mięsa. Mam nadzieję, że nie mogę też zginąć od tego, jeżeli zjem tego mięsa za dużo. Ale mięso widać już od razu, że bardziej syci, bo może go jeść dużo więcej. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. W następnym to już na pewno będzie przenoszenie klanu naszych wszystkich małp. Nie wiem, jak to wyjdzie, zobaczymy. Ale w dzisiejszym się sporo nauczyłem. No i ta maczuga, słuchajcie, że właśnie z kości można zrobić ją. Ciekawe, czy ona będzie lepsza od dziny, bo wydaje mi się, że ona zamiast szybko zabić jakiegoś przeciwnika, jakieś zagrożenie wyeliminować, to ona może po prostu go obijać bardziej, że to raczej na tym może polegać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I do zobaczenia. Cześć!